25 lat pracy socjalnej w gminie Police. Ośrodek pomocy społecznej obchodził jubileusz. Są bezradni, samotni i schorowani. Pamiętajmy o bezdomnych, bo zbliża się dla nich najtrudniejszy okres. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Pracownicy socjalni przeżywają razem ze swoimi podopiecznymi problemy. Są wrażliwi na ludzką krzywdę profesjonalistami. Uczą zaradności, a przy tym muszą mieć nerwy ze stali. Dla wielu z nich to pierwsza i jedyna praca, jaką wykonywali w życiu i tak przez 25 lat. To praca, która wciąga. Wykonuje się ją albo przez chwilę, albo przez długie lata. Szczególna służba z zagrożeniem wypalenia zawodowego. Kiedy 25 lat temu Ośrodek Pomocy Społecznej zaczynał swoją działalność, zatrudnionych było 14 pracowników. Tą szczególną służbę do dziś pełni 11 z nich. To jest to, że jak się tu pracuje, naprawdę nie chce się odchodzić. Dla mnie osobiście każdy dzień wolny to jest dzień stracony. Naprawdę z czystą świadomością mówię, że pracować w Ośrodku Pomocy Społecznej jest bardzo dużo. I bardzo dużą satysfakcję mi to daje życiową. Przez ćwierć wieku zaszło wiele zmian. Obecnie Policki Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 88 osób. Zakres obowiązków zdecydowanie się powiększył. Pracownicy socjalni wspierają rodziny, których problemy znają od podszewki. Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony w 90 roku, jeszcze przez poprzednią władzę. Wtedy premierem był Tadeusz Mazowiecki, więc wystosował pisma do wszystkich gmin, aby powołać ośrodki pomocy społecznej. I ośrodek został utworzony z pracowników, którzy byli zatrudnieni w ośrodku opiekuna społecznego według tamtych przepisów przy zespole opieki zdrowotnej oraz najczęściej w gminie wypłacał zasiłki jedna osoba, więc to zostało połączone i tak powstały ośrodki pomocy społecznej w Polsce. Przepisy się zmieniają, ustawy się zmieniają, ale my jesteśmy, podsumowała minione ćwierćwiecze Gabriela Doba. To ona budowała ośrodek od podstaw. Praca socjalna była bliska jej sercu od początku kariery zawodowej, która trwa od 40 już lat. I im głębiej wchodzimy w problemy rodziny, to jak się okazuje, no, tym trudniej się nam pracuje, bo trudno nam rozwiązać i uzdrowić rodziny, gdzie naprawdę są pozrywalne relacje i jest bardzo trudno w danej rodzinie. Nie tylko, powiedzmy, wielokrotnie ludziom się wydaje, że mają problemy tylko materialne. Nieprawda. Problemy materialne to jest coś z boku. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej kolejny raz przyznało ośrodkowi certyfikat, który będzie ważny przez następne 3 lata. To dokument świadczący o nowatorskim i kreatywnym podejściu do zagadnień pomocy społecznej, ale też o zaangażowaniu. Pracownicy socjalni wiele aktywności wykazują poza biurem, organizując liczne festyny, wspierając środowiska wiejskie i nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Zimne noce to najtrudniejszy czas dla bezdomnych. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Historia każdej osoby bezdomnej jest podobna. Niewłaściwe decyzje życiowe, brak pracy, długi, często nieporadność i utrata mieszkania. 58-letnia pani Danuta od 5 lat nie ma dachu nad głową. Ja mieszkałam kiedyś z konkubinem 19 lat temu na Gumieńcach. Jakieś 2 tygodnie przed śmiercią konkubin sprzedał mieszkanie. No i jakieś 2 tygodnie po tym zmarnięciu mu po prostu zostałam wyrzucona na bruk. Ja przyszłam na drugi dzień do tego domu, podchodzę pod dom, a tam patrzę, grupka ludzi stoi. I mnie się pytają, gdzie ja idę. Ja mówię, ja idę do domu, nie? Mówi, przecież pani tu nie mieszka. Wezwałam policję, ale to żadnego skutku nie dało. Pani Danuta mroźne noce spędzała na klatkach schodowych, czasami w komórkach i śmietnikach. Później siostra wskazała jej starą altankę na działce przy ulicy Kościuszki. Grzeje się starym piecem, dzięki któremu jest w stanie przetrwać minusowe temperatury. Ja zanim ja sobie kupiłam, to na świeczkach kiełam na razie, nie? Aha. No, także sobie daję radę. A gdzie piecyk jest? Gdzie pani? A tu stoi. W gminie Police jest 15 osób bezdomnych. Część z nich koczuje w tych samych miejscach, inni szukają schronienia na klatkach schodowych, w piwnicach i pustostanach.
aby się rozgrzać, rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Strażnicy miejscy dobrze wiedzą, gdzie można ich spotkać. 19 i 20 października wspólnie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej zrobiliśmy taki przegląd terenu gminy pod kątem osób bezdomnych, miejsc ich przebywania. Także mamy rozeznanie w tych różnych, najróżniejszych miejscach, w których oni przebywają. No i osoby te są już w tej chwili przez nas ciągle monitorowane. W czasie takich wizyt strażnicy i pracownicy socjalni informują bezdomnych o możliwości skorzystania ze schroniska. Wielu odmawia, inni korzystają z pomocy przez kilka dni, dopóki znów nie sięgną po alkohol. Z doświadczenia wiem, że wtedy, kiedy przychodzi taki faktyczny mróz, to bardzo często sami się do nas zgłaszają, sami szukają już tej pomocy. Mimo tej niechęci do przebywania w schronisku, no szukają tego ciepła. W gminie Police w ostatnich latach nie zdarzyły się przypadki zamarznięcia osób bezdomnych. Mimo niezaradności życiowej, takie osoby mogą liczyć na wsparcie i pomoc zarówno strażników, jak i pracowników socjalnych. Jak ja leżałam w szpitalu półtora miesiąca, no to załatwili mi, że będę miała rentę i ubezpieczenie mi załatwili i cały ten pokrycia szpitalne mi pokryły. Także jestem bardzo wdzięczna dla opieki społecznej. Kiedyś bezdomni trafiali do schroniska w Szczecinie. Dziś takim obiektem dysponuje gmina. Przy ulicy Fabrycznej w Policach mogą liczyć na ciepły posiłek, wykąpać się, przespać w czystej pościeli. Niestety niewielu korzysta z danej im szansy. Pamiętajmy jednak, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Rusza baza rodzin zgłoszonych do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki w Policach. Potrzebujących ludzi jest wciąż wielu, a ich historie poruszają do łez. To już 15. edycja akcji w Polsce i po raz trzeci realizowana w Policach. Drużyna Super W ładuje akumulatory. W sobotę 21 listopada ujawni listę potrzebujących. Poprzednie dwie edycje pokazały, jak niezwykła jest to akcja, wywołująca wiele wzruszeń i prawdziwych emocji. Trafiliśmy w tym roku do rodziny, w której stało się nieszczęście. Niedawno zmarła mama dwójki dzieci w wieku 16 i 12 lat. Które nie mają ojca, bo wcześniej też zmarł. Rodzin w tak trudnej sytuacji jest znacznie więcej. W tym roku aż 36. Żeby wziąć udział w akcji, należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i zostać darczyńcą. Ubiegłe edycje pokazały, że zawsze możemy na Was liczyć. Ogromnie nas wspieracie. Wasza pomoc jest tak duża, że niejednokrotnie przekracza to, co rodzina naprawdę sobie zażyczyła. Drużynę Super W tworzą wolontariusze. W sporej części są to pracownicy socjalni, ale nie brakuje zwyczajnie ludzi dobrej woli. Jesteśmy drużyną Super W Szlachetnej Paczki. Organizujemy pomoc dla ludzi potrzebujących, na terenie powiatu polickiego. Drużyna składa się z 14 zawodników. Silnych, mocnych, prężnych, które chcą działać, działają. Byliśmy w rodzinach, odwiedziliśmy je, rozmawialiśmy, przeprowadziliśmy wywiady z tymi rodzinami. Także mamy wszystko już pozałatwiane. Szlachetna Paczka ma pobudzić rodziny do działania, dać nadzieję na poprawę jakości życia i zmotywować do zmian. Ludzie, którzy znajdują się w bazie, ujmują swoją skromnością i pokorą wobec losu. Ja miałem okazję być w rodzinach na terenie Skarbi Mierzyc i Mierzyna i naprawdę widać, ludzie naprawdę w bardzo trudnych warunkach żyją. Naprawdę w bardzo trudnych warunkach. Jedna z pań żyje właściwie w przerobionym domku holenderskim, zabudowanym. Porobiła sobie tam jakieś pokoiki, kuchnię, jakąś toaletę i tak sobie żyją. Nie mają bieżącej wody niestety, ale no jakoś tam funkcjonują. Tak? No mają dużo, to są rodziny wielodzietne. Żyją, dobrze żyją między sobą, tak? Między sobą żyją w takim ciepłym gronie rodzinnym, natomiast warunki są katastrofalne, naprawdę katastrofalne. To osoby, które popadły w niezawinioną biedę i nie proszą o pomoc. I właśnie dlatego nie brakuje ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem chcą ją nieść. W ubiegłym roku pomoc otrzymało 29 rodzin. Udział w Szlachetnej Paczce daje możliwość przeżycia niezwykłych emocji, solidarności społecznej i radości zniesienia pomocy. Tegoroczna akcja swój finał znajdzie w weekend 12 i 13 grudnia. Pasja, zaangażowanie i chęć wspólnego spędzania czasu. To przepis na sukces polickiego chóru kameralnego Postscriptum. Śpiewacy nieprzerwanie od 15 lat spotykają się w Miejskim Ośrodku Kultury i trenują swój kunszt wokalny.
Inicjatorkami powstania chóru były Anna Ryl, dyrektor Polickiego MOK-u i profesor Iwona Wiśniewska-Salamon, szczecińska dyrygentka. Pod jej batutą zespół śpiewał 5 lat. Później roczną przygodę z Postscriptum przeżyła założycielka Baltic Neopolis Orchestra Emilia Groch. Od 2007 roku chórowi dyryguje jedna z członkiń, Marzena Więch. Postscriptum tworzy 20 śpiewaków. Niemal wszyscy są czynni zawodowo. Chór nieustannie podróżuje, biorąc udział w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych. Specjalizujemy się również w oprawianiu mszy świętych. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, to możemy oprawiać msze święte, czy to ślubne, czy i podczas innych uroczystości. Jubileuszowemu koncertowi towarzyszyła uroczysta gala wspomnień podsumowująca minione 15 lat. Inicjatorzy Postscriptum wspominali początki działalności chóru. Gratuluję Wam tego, że ciągle macie w sobie pasję tego wspólnego śpiewania, pasję tego wspólnego bycia z sobą. I ciągle o tym myślę, a dzisiaj, kiedy oglądaliśmy wspólnie te slajdy, wielokrotnie to było widać. Sukcesem chóru jest nagranie 3 płyt – Msza o pokój, Piosenki czar, wydanej z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia i Missa brevis, poświęconej pamięci papieża Jana Pawła II, przygotowanej z innymi śpiewakami. Zespół nie wybiera się na emeryturę i kontynuuje dalej swoją pracę. Najbliższe działania to udział w listopadowym festiwalu w Szczecinie i kolędowanie. Długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne zmusza pacjentów do szukania innych rozwiązań, by ulżyć sobie w chorobie. Takim rozwiązaniem mogą być prywatne zabiegi organizowane przez Stowarzyszenie Amicus. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Amicus funkcjonuje przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Policach. Po 3 latach przerwy wznowiło zabiegi rehabilitacyjne, które ruszyły 16 listopada. Przez ten czas, kiedy u nas zabiegów nie było, ludzie, mieszkańcy Polic cały czas się dopytywali, kiedy zabiegi będą wznowione, telefonowali do nas, przychodzili, byli po prostu zainteresowani, a rok temu napisali taką petycję z prośbą o wznowienie zabiegów, którą podpisało 200 osób. I dlatego było to takim dla nas bodźcem do powrotu. Z zabiegów mogą skorzystać osoby z bólami kręgosłupa, stanami reumatoidalnymi, po złamaniach czy po wypadkach komunikacyjnych. W zależności od tego, co ma przepisane przez lekarza, wykonujemy tego typu zabiegi, również ćwiczenia, indywidualne jak i grupowe. Każdy powinien mieć skierowanie na zabiegi. Pierwszym pacjentem była pani Bożena. To było laser, krioterapia i ultradźwięki. No polecam, a szczególnie, że jest obsługa bardzo miła. Przed południem z zabiegów korzystają niepełnosprawne dzieci z ośrodka. W godzinach popołudniowych może przyjść każdy. Dochód z zabiegów, dochód jaki uzyskamy, również będzie przeznaczony na potrzeby naszych wychowanków, na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wychowankowie mają wiele potrzeb. Remontu wymaga także sam ośrodek. Zebrane pieniądze pomogą na sfinansowanie najpotrzebniejszych rzeczy, na przykład sprzętu ortopedycznego i nowej odzieży. Stowarzyszenie Amicus szuka wsparcia, gdzie się da. Wszystko po to, by niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży żyło się lepiej. Chcę podziękować publicznie tutaj tej organizacji i wszystkim tym, którzy przyczyniają się do działalności, ponieważ z jednej strony wspierają działalność i uzupełniają działalność tej placówki, ale i z drugiej strony bardzo dobrze pomagają osobom niepełnosprawnym. Zabiegi są wykonywane w poniedziałki, środy i piątki od godziny 16. Bliższe informacje można uzyskać w Stowarzyszeniu Amicus. Ślubowanie klas pierwszych oznacza symboliczne przyjęcie do grona uczniowskiego. Tekst przysięgi przypomina o obowiązkach i godnym reprezentowaniu szkoły. 10 listopada uczniowie zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza wzięli udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych. Mądrze wykorzystajcie szerokie perspektywy, jakie daje nam ten miejsce. W tym roku w Polickim Zespole Szkół Naukę rozpoczęło 14 klas pierwszych. Łącznie jest to prawie 400 uczniów, którzy dzisiaj w sposób uroczysty wstąpią w poczet uczniów naszej szkoły. Uczniowie otrzymali okolicznościowe akty ślubowania, które będą im przypominać o tym wydarzeniu. To jest przyjęcie do tej szkoły. Jesteśmy członkami tej szkoły i jesteśmy nie ma gorsi, lepsi, tylko jesteśmy teraz wszyscy jednością, tak jakby taką dużą rodziną. Oficjalnie będziemy przyjęci w poczet uczniów. Daje to nam pełnoprawne...
prawa i obowiązki, jakie możemy pełnić w szkole. W tym dniu uczniowie uroczyście świętowali również 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Najzdolniejsi z gminy Police otrzymali stypendia i nagrody. Takich osób w tym roku było 12. Jak co roku, burmistrz Władysław Diakun wręczył stypendia i nagrody za osiągnięcia artystyczne i kulturalne mieszkańcom, którzy swoją pracą i talentem rozsławiają i promują gminę Police. Uroczystość odbyła się 10 listopada w Urzędzie Miejskim w Policach. Szalenie jestem wdzięczny Wam za to, że Police mogą się szczycić tyloma osiągnięciami, jeśli chodzi o kulturę. Mamy ludzi, którzy piszą, mamy ludzi, którzy świetnie potrafią tańczyć, mamy ludzi, którzy w teatrze występują. W tym roku stypendia otrzymało 10 uczniów policyjnych szkół. Mają być dla nich wsparciem w wydatkach ponoszonych w związku z rozwijaniem pasji oraz motywacją do dalszej pracy. Są to kwoty od 100 do 500 zł miesięcznie. Nie dysponujemy dużymi funduszami, ale dostrzegamy Waszą pracę, Waszą działalność i Wasze jak gdyby promowanie naszej gminy nie tylko tu, ale w innych miejscach, szczególnie w Poznaniu, występując na arenach. Wasz talent również jest talentem naszej gminy i to jest najważniejsze. Tego dnia burmistrz wręczył także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury dwóm zasłużonym mieszkańcom gminy Police. Wyróżnienie to otrzymali założyciel zespołu tańca ludowego Policzanie Roman Korczakowski i Stefan Marszałek, przedstawiciel pionierów polickich. Zespół Policzanie działa od blisko 30 lat. Nauczył polskiego tańca ludowego i narodowego setki młodych Policzan. Stefan Marszałek jest autorem dwóch książek o pierwszych polskich osadnikach gminy Police. O ich trudzie w tworzeniu nowego miasta i nowej społeczności na północno-zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej napisał w dwóch częściach publikacji Oni byli pierwsi. Jest też inicjatorem nadania rondu u zbiegu ulic Piłsudskiego, Siedleckiej i Grzybowej w Policach imienia Pionierów Polic. Warto realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Jak mówi stare przysłowie, ciężka praca się opłaca. I tym materiałem żegnam się z Państwem. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.